Panie burmistrzu, dobrą informację mam do przekazania swoim mieszkańcom. Chodzi o budowę niezwykłego i dość dużego, jak na Terespol, obiektu. Tak, witam serdecznie. Dobra informacja, uważam, że bardzo dobra informacja. Tutaj dzięki życzliwości wielu ludzi i polityków i samorządowców, o tym za moment powiem, udało nam się pozyskać z dotacji celowej, o, tutaj jest taka fajna decyzja ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, gdzie otrzymaliśmy na 2 lata, czyli na rok 2021 i rok 2022, dofinansowanie z rezerwy celowej ministra finansów na budowę wielorodzinnego budynku komunalnego. Będą tam 32 mieszkania, z tych 32 dwa dla osób niepełnosprawnych. Co to zmienia? Raz, że wizerunkowo zostanie zburzonych wiele budynków starych, drewnianych, które pamiętają jeszcze nawet wiek XIX. One się nie nadają zupełnie już do remontu. Dodatkowo będzie ruch w zamieszkaniu w Terespolu bardzo duży, więc problem mieszkalnictwa komunalnego uważam, że niemalże rozwiążemy w 100%. Nas jako miasto nie stać by było na wybudowanie takiego bloku za własne środki, tym bardziej, że nie było możliwości aplikowania o dofinansowanie czy do funduszy unijnych, bo też te środki nie były akurat na ten cel przeznaczone. Tym bardziej cieszymy się za ogromną życzliwość, ponieważ ten wniosek był napisany przez najpierw do pana wojewody Lecha Sprawki, gdzie spotkał się z dużą życzliwością. Następnie pan wojewoda wystąpił do Ministerstwa Finansów i takie zapewnienie o dofinansowaniu wpłynęło do nas. W tej chwili jesteśmy już na etapie ogłaszania przetargu na inspektora nadzoru budowlanego i za moment myślę, że jeszcze do gwiazdki ogłosimy przetarg na sam proces budowy tego bloku. Ja powiem tak, są to środki krajowe, bo zawsze uważałem, że współpraca między rządem a samorządem, między nami a województwem, między nami a władzami w kraju powinna być jak najlepsza i to się ziściło. Tutaj serdeczne podziękowania, bo już pana wojewody wymieniłem, trzeba bezwzględnie wymienić kilka osób, które z ogromną życzliwością otoczyły ten projekt, bo warto jeszcze zaznaczyć, że w momencie, kiedy ten wniosek był rozpatrywany, właściwie jeszcze przed złożeniem, bo dwukrotnie żeśmy składali, przed drugim złożeniem, mieliśmy nieszczęście w Terespolu. Spłonęło 6 mieszkań komunalnych plus jedno mieszkanie doszczętnie, jedno mieszkanie prywatne. Znaleźliśmy mieszkania zastępcze, ale nie powiem, że było łatwo. I o tym wszystkim poinformowaliśmy między innymi pana premiera Jacka Sasina, spotkało się to z ogromną życzliwością, pana wojewodę Lecha Sprawkę, pana senatora Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Biereckiego, który również ogromnie był życzliwy na ten pomysł budowy bloku, pana wicewojewodę Roberta Gmitruczuka, na którego zawsze również możemy liczyć, czy posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Stefaniuka. I myślę, że to nie jest tylko sukces miasta Terespol, ale całych okolic tej ziemi, pięknej ziemi nadburzańskiej tuż przy granicy. Panie burmistrzu, uzupełnijmy tę wypowiedź, że jest to blok. Blok ilu kondygnacyjny? Jest to blok 3 kondygnacyjny, parter i 2 piętra, kilka klatek schodowych. Na stronie naszej internetowej jest wizualizacja, ponieważ mamy wykonany gotowy projekt wykonawczy. W tej chwili tylko nastał czas na działanie. Także serdecznie wszystkim, którzy wspomagali ten pomysł, jeszcze raz z serca dziękuję. Wspomnijmy już o kosztach. Otrzymaliśmy tę dotację w kwocie ponad 6 200 000 zł, rozbitą na 2 lata, czyli na 2021 i 2022 rok. Jest to 80% kosztów całej inwestycji. Oczywiście po przetargu zobaczymy, jaka to będzie kwota, ale ona nie może przekroczyć większego dofinansowania niż 80%. Przy 20% naszego wkładu własnego finansowo już wytrzymamy. Kosztorys całej tej inwestycji opiewa na kwotę, jak dobrze z głowy pamiętam, 7 700
parę tysięcy złotych. Rozumiem, że razem z blokiem również zagospodarujemy teren, parkingi, dojazdy, chodniki? Tak, jak najbardziej. Będzie tam droga dojazdowa, parkingi, chodniki i wszelkie media będą podłączone. Blok dla mieszkańców miasta Terespol. Blok zdecydowanie dla mieszkańców miasta Terespol, dla tych, którzy mogą skorzystać z zamieszkania w tym bloku i mieszkają minimum 5 lat na terenie miasta Terespol. I jeszcze na koniec też wyjaśnienie, to mieszkania socjalne czy komunalne? To będą zdecydowanie mieszkania komunalne, nie mieszkania socjalne, z pełnym, normalnym czynszem, tak jak mieszkańcy mają mieszkania prywatne w blokach albo wynajmują w blokach, także będą to z normalnym czynszem pełnopłatnym. Adres już znamy? Ulica Piłsudskiego, numeru nie pamiętam, ale nadamy. Mieszkańcy Terespola wiedzą, gdzie to jest. Jest to wolny plac przy tak zwanej starej weterynarii.